Cześć, siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii montowania zbroi Ironmana w prenumeracie od D'Agostini. Kolejna paczka, kolejne cztery numery. Numer 79, 80, 81 oraz 82. Więc zapraszam do oglądania. Jarvis, you there? That's your service. W tej przesyłce również miałem dodatek, standardowy dodatek w postaci segregatora. Gazetka numer 79. Instrukcja montażu. Będziemy montować korpus. Uzupełnimy o kolejne wsporniki wewnętrzne lewego naramiennika. I już tutaj złączymy centralny punkt wstrzymania rąk. Elementy wypakowane. Wszystkie elementy widzę tutaj plastikowe. Element 79A, gniazdo sworznia kulistego lewego ramienia. Element 79B, pierścień sworznia kulistego lewego ramienia. Element 79C, element cierny. Element 79D, sworzeń kulisty lewego ramienia. 79F, sworzeń kulisty szyi. Element 79E, wspornik lewego naramiennika. Śrubki LP, EM, IM i QP. Na początek bierzemy nasz element z wcześniejszej gazetki 78 z montowanym już elementem prawego ramienia. Następnie montujemy element 79A. Skręcamy śrubką QP. OK, element zmontowany. Następnie montujemy element 79C, element cierny. Następnie bierzemy element 79D i 79B. Łączymy je razem. W taki sposób, żeby tutaj kulka weszła do środka. Elementy mocowań ręki były tu na zewnątrz. Następnie bierzemy element i montujemy z elementem 79A i wewnętrznym elementem ciernym i skręcamy trzema śrubkami LP. OK, elementy zmontowane. Uważajcie tutaj przy skręcaniu, żeby tutaj nie ukręcić tych gwintów. Elementy nie muszą do końca stykać się. Ważne, żeby trochę tutaj się ruszały. Następnie montujemy element z naszym elementem z wcześniejszej gazetek 77B. W tym miejscu będziemy montować ten element. Ja już obecnie tu mam przygotowany wspornik, który tutaj też zamontuję. Więc on tutaj będzie. Ale przed tym montażem musimy tutaj rozkręcić ten element. OK. W ten sposób mam tutaj zamontowany mój wydrukowany wspornik, który będzie przenosił te obciążenia tutaj z tych elementów na te boczne elementy metalowe. I w tym miejscu wkręcamy dwie śrubki IM. OK.
elementy zmontowane. I następnie zamykamy ponownie obudowę, skręcając dwiema śrubkami LP. OK, element zamontowany. W kolejnym kroku, w kolejnym etapie bierzemy wewnętrzne wsporniki, lewy i prawy. Mają tutaj oznaczenia L oraz R. Następnie bierzemy prawy wspornik i montujemy go tu w bocznej części, skręcając dwiema śrubkami EM. OK, element zmontowany. Następnie bierzemy lewy wspornik z oznaczeniem L. Montujemy tutaj z lewej strony, skręcając również dwiema śrubkami EM. I tutaj od razu też zauważyłem, że w instrukcji mamy błąd, ponieważ jest tutaj oznaczenie, że skręcamy śrubkami LP. Tutaj mamy błąd i oczywiście lewą stronę, tak i prawą, skręcamy dwiema śrubkami EM. OK, element z lewej strony zamontowany. W ostatnim kroku bierzemy element 79F i montujemy go tutaj w górnej części korpusu, w części łączenia szyi. W tym miejscu będziemy montować głowę. Tak też oto prezentuje się zmontowany element z gazetki 79. I to wszystko w tej gazetce. Następnie gazetka numer 80. Instrukcja montażu. Będziemy uzupełniać dalej korpus zbroi. Zamontujemy tutaj dolny wspornik na pierśnika, który będzie pozwalał na łączenie już z tych dolnych części nóg i całego tutaj pasa korpusu z dolną częścią zbroi. Element wypakowany, element 80A, wspornik na pierśnika oraz śrubki HM. W tej gazetce mamy szybki montaż. Bierzemy nasz korpus, pasujemy tutaj element dolnej części, montujemy go tutaj w tych wspornikach i w wewnętrznej części skręcamy dwiema śrubkami HM. Element zmontowany i to wszystko w tej gazetce. Następnie gazetka numer 81. Instrukcja montażu. Będziemy montować tylnią część korpusu. Zamontujemy elementy wykończenia tylniej części. Elementy wypakowane. Tylnia część zbroi, element 81A, element metalowy i dwa wykończenia prawe i lewe, elementy plastikowe, śrubki IP. Bierzemy nasz element 81A, montujemy lewe i prawe wykończenie i od środka skręcamy dwiema śrubkami IP. OK, elementy zmontowane. Tak też oto się prezentują. I to wszystko w tej gazetce. Przechodzimy do kolejnej. Gazetka 82. Instrukcja montażu. Zamontujemy
do tylnej części korpusu łącznik służący do aktywowania reaktora łukowego. Elementy wypakowane. Element 82A, podstawa łącznika korpusu, element plastikowy. Element 82B, dźwignia łącznika korpusu, również element plastikowy. Element 82C, przycisk, osłona, również element plastikowy. Sprężyny 82E, sprężyna skrętna 82D, 82EF, oś oraz śrubki HM. Bierzemy nasz element 82B, bierzemy sprężynę skrętną, montujemy ją tutaj w bocznej części. Następnie bierzemy element 82A oraz element 82F. Przekładamy go tutaj. Następnie bierzemy element 82B, pasujemy go tutaj, przewlekając przez niego oś. Ok, element zmontowany, działa, rusza się i tutaj sprężyna odbija. Następnie bierzemy nasz korpus wcześniejszej gazetki, bierzemy nasz przełącznik, osłonę, montujemy ją tutaj, montujemy sprężyny. Następnie bierzemy i pasujemy te elementy z elementami ruchomymi. Musimy tu sprężyny przełożyć przez te bolce. Ok, elementy tak tutaj pasujemy i skręcamy dwiema śrubkami HM. Ok, elementy zmontowane. Tutaj jak widzicie, element się porusza i zapewne będzie tutaj ruszał całym tym włącznikiem. Ok, tak mniej więcej będzie się prezentowała nasza zbroja. I to wszystko w tej gazetce. Ok, dzięki bardzo za uwagę. Jak widzieliście, zmontowaliśmy elementy z czterech gazetek. Mamy tu już praktycznie gotowy cały korpus, jego centralną część. Ja już tutaj sobie to spasowałem, ale pewnie na potrzeby jeszcze kolejnych gazetek, kolejnych uzupełnień trzeba będzie to jeszcze zdemontować. No, ale tak mniej więcej to będzie się prezentować. Szybki, sprawny montaż. W instrukcji w gazetce numer 81 pojawiły się błędy, ale to standardowo, źle opisane śrubki. Więc tam już jak pewnie już na tym etapie to już każdy się domyśla, że tam już tam te błędy są, więc jakby tutaj nikogo to nie zaskakuje. Można odczytać, które śrubki powinny być gdzie. Dodatkowo zastanawiam się nad opisem w gazetce numer 82, ponieważ tu w gazetce opisane są te elementy jako łączniki służące do aktywowania reaktora łukowego. Ale tak jak patrzę tutaj, no to one w ogóle jakby nie będą się stykały z reaktorem. One będą raczej tu służyły do uwalniania korpusu od tej dolnej części nóg. Więc jakby tutaj też nie bardzo z tym opisem, no bo ten włącznik do reaktora łukowego jest tam w środku, więc on jakby tutaj nie spotyka się w ogóle z tym włącznikiem. No ale to jakieś tam drobne uwagi. Nie wpływa to jakoś specjalnie na wykonanie, tak? I na montaż. Przyjemny montaż, sprawny, relaksujący, bez większych jakichś problemów. A figurka nam coraz bardziej rośnie. Już 82 element, więc coraz bliżej końca. I to wszystko w tym odcinku. Jeżeli Ci się podobało,
zostaw lajka, zostaw suba, przedzwoń sobie tam dzwoneczkiem, zostaw komentarz. I zapraszam Was na kolejny odcinek serii montowania zbroi Ironmana w prenumeracie od De Agostini. Dzięki bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, hej!